Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzory sumaryczne kwasu glikolowego oraz kwasu migdałowego. Oblicz ich masy molowe. Ok, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o wzory sumaryczne, to możemy je tutaj zapisać dwojako. Otóż może to być KO, CH2 i COOK lub po zsumowaniu tego wszystkiego, czyli C2, H4, O3. Do masy molowej weźmiemy sobie oczywiście C2, H4, O3 i wychodzi nam tutaj 76 gramów na mol. Natomiast jeżeli chodzi o kwas migdałowy, no to zaczynamy od pierścienia C6H5. Następnie mamy tu CH, do którego mamy przyczepioną grupę OH i grupa karboksylowa. Lub znów po zsumowaniu, czyli C8H. 8O3. Masa molowa to będzie 152 gramy na mol. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. No i już.